Pani Wojewodo, dzień dobry zresztą. Dzień dobry, dzień dobry. Pierwsze pytanie moje dotyczy jakby takiego, takiej prośby, bo to chyba nie było jakieś polecenie ze strony rządu czy pana premiera, żeby wojewodowie przyglądnęli się sprawie opłat za przedszkola, tych samorządowych. Czy pani Wojewoda już ma rozeznanie, jak ta sytuacja wygląda w naszym województwie? Różnie, tak jak w całym kraju. W niektórych y, samorządach rzeczywiście skorzystano z tej ustawy, y, skorzystano, mówimy, y, w sposób negatywny, czyli podniesiono znacznie opłaty za przedszkola. W innych pozostało to na tym samym poziomie, w jeszcze innych nawet y, rodzice skorzystali, więc to wszystko zależy od... Y, Samego pomysłu, jaki miał samorząd na rozwiązanie tego problemu dotyczącego zadania własnego, jakim jest utrzymanie przedszkola. I w świetle tej, tego nowy, tych nowych zapisów w ustawie badamy wszystkie uchwały, które mogłyby być przedmiotem zawyżonych opłat w, za przedszkole. Raport został wysłany w trybie pilnym, w taki częściowy, związany ze, z przedszkolami powiatowymi. Pozostałe jednak badamy w pozostałych. Miejscowościach, po to, żeby mieć ogólny y, pogląd na to, jak wygląda ta sprawa. Pani Wojewodo, drugie pytanie y, jest takie troszeczkę, ja bym powiedział, może nieprzyjemne nawet dla Pani, ale nie dotyczy Pani osoby, proszę się nie martwić. Y, otóż ostatnio y, y, w mediach lokalnych, regionalnych. Politycy z różnych ugrupowań, nawet jest z Platformy Obywatelskiej, są zaskoczeni, zdziwieni, a nawet zarzucają pani wicewojewodzie, dlaczegoż to pani wicewojewoda skorzystała ze służbowego samochodu jadąc na Ukrainę, kiedy przed nią jechał autokar, gdzie było sporo wolnych miejsc. Czy ta, ta sprawa była z Panią uzgadniana? W taki sposób, że tak powiem, wyjazdu służbowego przez Panią Wicewojewodę. Och, pragnę wyjaśnić, bo widzę, że tutaj wszyscy się już miotają w domysłach i, i dywagacjach. Pani Wicewojewoda otrzymała ode mnie delegację na wyjazd na Ukrainę, który był spowodowany i dotyczył obchodów dwudziestolecia niepodległości Ukrainy. Yy, otrzymała delegację na samochód służbowy, yy, no i zrealizowała ten wyjazd. Yy, nie będę się wypowiadać na temat tego, czy były miejsca w, w autobusie, czy, czy można tam było jechać. Yy, zwykle jest tak, yy, ja tak yy, korzystałam, że jechałam na okres krótszy niż była cała delegacja, więc yy, ze względu na brak czasu, więc jechałam samochodem i, i, i wracałam samochodem no bez, bez jakiegoś powiązania z pozostałą delegacją. Także delegacja była wystawiona na obchody niepodległości Ukrainy na samochód służbowy. Kilka czy kilkanaście dni temu Ziemia Świętokrzyska gościła no sporą grupę ambasadorów różnych krajów. Pani wojewodo, proszę powiedzieć, jaki był cel tej wizyty i czy tutaj my mamy no, jakieś korzyści, czy one będą może w przyszłości z tego właśnie pobytu tych ambasadorów na terenie naszego województwa? No, panie redaktorze, strasznie jesteśmy materialni, zaraz korzyści. No, oczywiście liczymy na to, że nasz region uzyska pewną promocję ze strony tych ambasad, które odwiedziły województwo świętokrzyskie. Otrzymuję w tej chwili podziękowania od poszczególnych ambasadorów, którzy brali udział w tym spotkaniu. Chciałabym wyjaśnić, że to spotkanie odbywa się w ramach rutynowych wizyt Korpusu Dyplomatycznego we wszystkich województwach. To jest pomysł sprzed 12 lat, który jest realizowany przez MSZ, że w ciągu czterech lat kadencji, jak trwa kadencja parlamentu, korpus odwiedza raz każde województwo. Właśnie po to, żeby ambasady, które są głównie zgrupowane w dużych miastach, mówię tutaj głównie Warszawa i Kraków, żeby mogły również obejrzeć, jak wygląda reszta kraju i ewentualnie dla swoich mieszkańców, którzy pytają, o to gdzie jechać, powiedzieć, że jest to to takie piękne województwo Świętokrzyskie, które wymaga tego, żeby do niego wracać i żeby go zobaczyć. Kandyduje Pani do Senatu coraz więcej głosów słychać także ze strony polityków, że ta Izba jest niepotrzebna. Co Pani na to? No, gdyby tak było, to zostałaby pewno zamknięta. Natomiast Senat ma do spełnienia sporą rolę, jeśli chodzi o te ustawy, które przeszły przez Parlament Izby niższej, ponieważ ma jeszcze możliwość wniesienia poprawek. Poprawienia ewentualnie jakichś nieprawidłowości, które się pojawiły, z konieczności y, parlament y, pierwszej izby jest zawsze y, pospiesznie procedowane są ustawy, ze względu na to, że jest tych ustaw mnóstwo. Senat potem ma jeszcze możliwość doprecyzowania, dopracowania, wniesienia tak jak mówiłem, zmian i poprawek do tych aktów prawnych. I szczęśliwie dobrze, że jest ten drugi próg, który pozwala czasem usprawnić legislacyjnie akt prawny, który przychodzi do Senatu. Jeśli pojawi się taka możliwość czy też konkretne propozycje dotyczące zlikwidowania Senatu, to myślę, że w ślad za tym muszą iść konkretne uprawnienia dla y, Sejmu, który przejąłby tę rolę dotyczącą, czy te role, które pełni dotychczas Senat. Skończyły się wakacje, urlopy. Wszyscy już wrócili do pracy, młodzież i dzieci do szkół. Jeśli to nie jest tajemnicą, Pani Wojewoda, to proszę nam powiedzieć, gdzie Pani spędziła tegoroczny urlop i czy wypoczynek był w miarę udany? Wypoczywam w tak zwanym międzyczasie, nie byłam na urlopie i prawdopodobnie do wyborów na jakimś urlopie wypoczynkowym nie będę. Natomiast planuję po wyborach y, jakiś, y, jakieś słodkie, farnięte po prostu. Y, na, y, natomiast jeśli chodzi o ten okres do wyborów, biorę pojedyncze dni urlopu wtedy, kiedy biorę udział w y, spotkaniach wyborczych.